Znajdujemy się w Proszowicach, gdzie odbywa się finałowy turniej Mistrzostw Polski Kadetów. Na relację ze spotkania finałowego i meczu o trzecie miejsce zaprasza Tamara Piela z siatkarskiportal.pl. Dariusz Pomykalski, jeden z organizatorów turnieju. Jak ocenia pan poziom całego turnieju? Bardzo mi się podobał turniej sportowo. Pierwsze 4-5 drużyn prezentowało równy poziom. Wiele zwrotów było, gdzie kilka drużyn mogło grać w czwórce. Decydowały o tym pojedyncze punkty, akcje. Naprawdę fajny turniej. Jastrzębie wyglądało na faworyta. Znowu Resowia w 5 setach, że tak powiem, postawiła na swoim. Aczkolwiek w półfinale już była bardzo bliska gry o 3-4 miejsce. To jest piękne. Gratulacje dla chłopaków, bo wykazali się ogromną determinacją. Można też zauważyć, że trener Artur Łoza 5 lat nie przegrał w kadetach, no i pasce podtrzymał także na tym turnieju. Też gratulacje. Czy myśli pan, że niektórych zawodników możemy w niedalekiej przyszłości zobaczyć w kadrze? Oczywiście. Myślę, że kilku chłopców z tego turnieju na pewno się zaprezentuje w kadrach narodowych z bardzo dobrej strony. Już nie będę wymieniał tych, którzy są tutaj powtarzani, ale uważam, że 4-5 ludzi na pewno będziemy oglądać w reprezentacji. To gratuluję bardzo dobrej organizacji i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na pewno zagraliśmy bardzo dobre zawody. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co pokazaliśmy na tym turnieju i mam nadzieję, że będzie więcej takich turniejów jak ten. Przegraliście mecz półfinałowy. Ciężko było się zmotywować? Na pewno ciężko nam było, ale jednak potrafiliśmy się podnieść i wygrać mecz o trzecie miejsce. To jeszcze raz gratuluję trzeciego miejsca i nagrody indywidualnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zawodnik srebrnej drużyny Jastrzębskiego Węgla. Co zadecydowało o porażce? Myślę, że zadecydowała dyspozycja dnia. Też w końcówce trzeciego seta nie potrafiliśmy przyjąć zagrywki i tak to się potoczyło. No, nie wiem, co spowodowało to, że dzisiaj staliśmy jak sparaliżowani na tym boisku. Jednak przez cały finał wydawało się, że to wy rozdawaliście karty. No tak, no ale Resowia lepiej rozegrała końcówki moim zdaniem. No i tyle, no. To w takim razie ostatnie pytanie. Co oznaczają pofarbowane na blond włosy wszystkich zawodników Jastrzębskiego Węgla? No to jest taka tradycja u naszego trenera. Wcześniej było na łyso, teraz żeśmy zdecydowali, że zafarbujemy się na blond, bo chcieliśmy zdobyć złoty medal, tak żeby było ładnie wyglądało, no ale niestety nie udało się. To gratuluję jeszcze raz drugiego miejsca i życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.
zdecydowało o waszym zwycięstwie? Myślę, że dobra gra całego zespołu, konsekwentna zagrywka, no i przyjęcie. Na początku nam to nie szło za dobrze, ale staraliśmy się korygować na bieżąco błędy i myślę, że nasza odwaga, że nie daliśmy się pokonać. I... nie wiem, co do końca powiedzieć. Myślę, że charyzma do tego nas zobowiązała, żeby w końcówce nie poddawać się, grać do końca. Wysoko przegraliście 4. seta. Co działo się w waszych głowach przed decydującym tiebreakiem? W naszych głowach było istotne to wykonywanie własnych poprawnie elementów, ale to przeciwnik okazał się lepszy. My później skorygowaliśmy błędy z 4. seta, no i udowodniliśmy im, że potrafimy i stać nas na o wiele więcej. I mam nadzieję, że było dobrze, chociaż... Czym jest dla ciebie nagroda indywidualna? Spełniłem wszelkich marzeń, nigdy nie osądziłem o tym, że kiedykolwiek stanę na podium i odbiorę nagrodę indywidualną MVP. Myślę, że to jest chyba największy prezent raz dla mojej kochanej mamy, która wspiera mnie od początku i myślę, że najlepszy prezent na urodziny, bo za parę dni akurat one mnie spotkają. Dobrze, to gratuluję zwycięstwa i indywidualnej nagrody i dziękuję za rozmowę. Dziękuję.